Dobry wieczór. Streszczenie dzisiejszej lekcji. Proszę Państwa, zajmowaliśmy się najpierw przez 45 minut dyskusją trzeciej zasady dynamiki, no ale to zostało przeniesione na kolejny tydzień, praca domowa. I na drugiej godzinie zajmowaliśmy się wprowadzeniem nowych pojęć, takich jak tor ruchu, droga i przesunięcie. No, ruch, powiem, jest właśnie najprostszym procesem, najprostszą zmianą, której badaniem zajmuje się fizyka i zajmowała się już od czasów Newtona. Także to jest dość dobrze zrozumiany aspekt czy proces, choć jeszcze muszę powiedzieć, że nie wszystko do końca jest wyjaśnione w nieco takich bardziej skomplikowanych układach. No ale w najprostszym przypadku mamy sobie na przykład samochód, który zaczyna z punktu A, to na tablicy wyobrażona jest mapa, w której jest jedna droga tylko narysowana, o ta. Samochód jedzie z punktu A do punktu B, no i po drodze odwiedza wszystkie te punkty na tej drodze, którą wybrał, no i najpierw to wszystko się oczywiście rozwija w czasie i będziemy badać ruch w czasie, zmianę położenia samochodu w czasie. W ogóle jest bardzo duży dział fizyki i naszego myślenia o przyrodzie, który koncentruje się na badaniu zmian. No bo jeżeli coś się nie zmienia, to nie jest specjalnie interesujące. Natomiast jeżeli coś się zmienia, to chcemy wiedzieć dlaczego i co z tych zmian wynika. No więc samochód sobie rusza, powiedzmy o godzinie 10, tak jak było tu napisane na tablicy. Rusza, jedzie. No powiedzmy, że tam o godzinie 11 dojechał tutaj, prawda? 11:05 był trochę dalej, 11:10 był jeszcze dalej, 11:30 był tutaj, aż o godzinie 12 zameldował się w punkcie B. No więc ten zbiór punktów, który był po drodze, nazywa się torem. Torem ruchu tego samochodu. I bardzo często w fizyce zamiast samochodu, bo nie jest ważne, czy to jest taki samochód, czy inny, więc abstrahuje się od typu samochodu, mówi się, że punkt materialny przemieścił się z położenia A do położenia B po torze, no właśnie tym. Teraz, innym ważnym pojęciem jest droga, którą ten samochód, czy ten punkt materialny przebył. No i to jest po prostu długość tego toru. Gdybyśmy mieli sznurek i ułożyli ten sznurek na mapie, dokładnie wzdłuż tej drogi, a następnie zmierzyli przy linijce jego długość i odpowiednio przeskalowali przez skalę mapy, mam nadzieję, że wiecie, co to jest skala mapy, no to otrzymalibyśmy długość tego toru w rzeczywistości. Z jednej strony mielibyśmy go na mapie, długość, a w drugiej strony mielibyśmy długość tego toru w rzeczywistości. No, inną metodą jest też spojrzenie, na przykład jeśli to jest samochód, to na odczyt przejechanej drogi w samochodzie. Samochody mają takie liczniki, prawda, które pokazują, ile kilometrów zostało przejechanych i te liczniki na ogół działają z dokładnością do 100 metrów, do 10 części kilometra. No więc drugą taką wielkością to jest długość tej drogi. Ta długość drogi jest liczbą, długość toru, droga, przepraszam, długość, czyli długość toru. Droga jest liczbą, którą wyrażamy w jednostkach takich jak jednostki długości, czyli w układzie SI to będą metry. Choć możemy też używać jednostek pokrewnych, na przykład kilometrów. No i trzecim dość istotnym pojęciem to jest przesunięcie. Tym razem przesunięcie to jest wektor, który, ja spróbuję narysować może ten wektor jakimś kolorem, czerwony może być, niech będzie czerwony,
Klikniemy tutaj w powinien być, powinna być możliwość, ale nie ma jakoś zmiany grubości arrow. I przesunięcie to jest wektor, który wychodzi z punktu początkowego i kończy się w punkcie końcowym. O, tak on wygląda. Ponieważ narysowałem go krzywo, bo ciężko było go narysować na tablicy, to powiedziała się dyskusja, czy wektor może być krzywy. Nie, wektor nie może być krzywy. To jest przesunięcie, które pokazuje, o ile zmieniło się położenie tego punktu materialnego czy samochodu pomiędzy A i B. No i to przesunięcie oznaczamy przez dwie literki. Delta, taki trójkącik to jest grecka litera delta, duże delta i R, ponieważ R jest wektorem położenia. No i dlaczego tak? No bo dlaczego ta delta? Bo ta delta pokazuje, czy sugeruje od razu, że chodzi o różnicę. Że chodzi o różnicę położenia początkowego. O, tutaj było położenie początkowe. A tu jest położenie końcowe. Prawda? No i jakbyśmy tak to chcieli narysować, to ten wektor położenia końcowego nazwalibyśmy R2. A ten położenia początkowego nazwalibyśmy, niebieskie to było, tak? Nazwalibyśmy R1. No ja korzystam tutaj, już nie maluję strzałek. Nie bardzo widoczne jest to R1, co? No tu jest R1. Nie maluję strzałek, tylko korzystam z tego, że... Ach, może domaluję strzałkę, bo inaczej nie dacie mi świętego spokoju. Tu jest wektorek R1, a tam, gdzie jest to zielone, to będzie wektorek R2. No i delta bierze się stąd, że możemy sobie zapisać Możemy sobie zapisać takie równanie, które zapisałem w międzyczasie na tablecie. No mianowicie, jeżeli najpierw udamy się z tego punktu do punktu, który wskazuje wektor R1, potem udamy się z tego punktu, do którego żeśmy doszli, tam, gdzie wskazuje wektor delta R, różnica położeń, to jest to samo, co byśmy od tego naszego początkowego punktu dotarli od razu tam, gdzie wskazuje wektor R2. No i takie równanie można przekształcić, bo z niego wynika, że delta R to jest R2 minus R1, więc stąd delta, różnica dwóch wielkości. No więc z tego wszystkiego trzeba zapamiętać trzy pojęcia: tor ruchu, drogę przebytą przez ciało i wektor przesunięcia. Wektor przesunięcia, oczywiście wartość wektora przesunięcia jest taka sama, jak, znaczy mierzymy to w jednostkach długości, prawda? Bo to jest długość wektora przesunięcia, pokazuje nam, ile w linii prostej przesunęliśmy się z położenia początkowego do końcowego. No i druga rzecz to jest, o której mówiłem wam, to o tym programie Tracker, to jest jego strona internetowa i to jest link do tej strony podam wam w streszczeniu. No i bardzo zależy mi na tym, żeby ci, którzy mają ochotę się pouczyć fizyki poważniej, zainstalowali sobie ten program. To on jest tutaj na Windowsy i na macOS, czyli na Maci. No, na Linuxa na razie nie ma. My będziemy używać tego programu. Ja będę używał tego programu online
przez taką stronę internetową, która pozwala korzystać z niego, jeśli nie można go zainstalować. Ja nie mogę go zainstalować, bo ja mam Androida, tak naprawdę Linux. Więc Tracker. Program, który pozwala mierzyć różne cudowne rzeczy. O, tu na przykład różnego rodzaju ruch i też inne zjawiska. Można filmować i potem używać tych filmów do wykonywania pomiarów. Bardzo zachęcam.